Rosja zaprzecza, by koncentrowała wojska na granicy z Ukrainą. Wcześniej kwatera główna NATO poinformowała, że przy granicy z Ukrainą stacjonuje już 20 tysięcy żołnierzy. Tymczasem prezydent Władimir Putin podpisał dziś dekret o zakazie importu rolnego z państw, które nałożyły sankcje na Rosję. Obostrzenia mają obowiązywać rok. Zdaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego ryzyko inwazji rośnie. Obawy NATO budzi fakt, że Rosja może wysłać swoje wojska na Ukrainę pod pretekstem misji humanitarnej lub pokojowej. Zdaniem premiera Donalda Tuska zagrożenie bezpośrednią interwencją na Ukrainie jest większe niż przed paroma dniami. Mamy powody przypuszczać. Takie informacje otrzymuję od kilkunastu godzin, że zagrożenie bezpośrednią interwencją jest na pewno większe niż jeszcze kilka dni temu, czy kilkanaście dni temu. Dlatego też NATO ponowiło apel do Moskwy, by wycofała wojska z terenów przygranicznych i zmusiła separatystów do złożenia broni, którą dostarcza Rosja. Jak na razie apel pozostaje bez odpowiedzi. Na wschodzie Ukrainy wciąż dochodzi do ataków. W ciągu ostatniej doby wojska Ukrainy ścierały się ogółem z rebeliantami 25 razy. W walkach zginęło 18 ukraińskich wojskowych, a 54 zostało rannych. Ludobójstwo, to jest ludobójstwo, zabijanie ludzi bez powodu. Rada Miejska Doniecka poinformowała także o ataku tego miasta przez ukraińskie lotnictwo. Jednak rzecznik Rady Bezpieczeństwa Andriy Łysenko zaprzecza tym doniesieniom. Ich celem jest zniszczenie infrastruktury i zakopywanie ludzi tu, powoli, krok po kroku, przesuwając się coraz bardziej do centrum. Takie jest moje zdanie. Tymczasem sytuacja humanitarna na wschodzie Ukrainy stale się pogarsza. Brakuje prądu i wody. Wiele domów zostało zniszczonych, a mieszkańcy i pracownicy służby zdrowia uciekają. Gwałtownie rośnie też liczba uchodźców z obwodów Donieckiego i Ługańskiego.